oto torba Uber Eats, dzięki której w tym oto filmie zarobiłem swoje pierwsze, no co prawda nieduże, ale zawsze, pieniądze jako dostawca jedzenia. A oto druga, taka sama, chociaż nie, no różniąca się kolorem, zupełnie nowa torba Uber Eats, którą w dzisiejszym odcinku damy Jaworowi, dlatego że w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto z nas byłby lepszym dostawcą jedzenia, gdyby nasza przygoda na YouTubie nagle się skończyła. Zarówno ja w tym oto filmie na moim kanale, jak i Jawor w tym oto odcinku na swoim kanale zdobyliśmy już doświadczenie jako no, dostawcy jedzenia i zrealizowaliśmy parę zamówień, ale wtedy no, każdy z nas robił to głównie za pomocą jednego środka transportu. W dzisiejszym odcinku będzie trochę inaczej, dlatego że o tym, przy pomocy jakiego środka transportu będziemy dostarczali jedzenie, będzie decydowało to oto koło fortuny. Na tym kole możemy wylosować samochód, skuter Jawora, hulajnogę zwykłą, hulajnogę elektryczną, zwykły rower oraz rower elektryczny i każdy z nas po zrealizowaniu zamówienia danym środkiem transportu, no będzie musiał wylosować inny. Odcinek wygrywa osoba, która o godzinie 18:00 będzie miała więcej zarobionych pieniędzy jako dostawca jedzenia i powiem wam szczerze, jestem bardzo ciekawy, jak to się zakończy. Właśnie od Jawora dostałem zdjęcie, że jedzie już na miejsce naszego spotkania, będzie tam za 38 minut, więc ja mam co gadać, bo muszę jeszcze jechać po trafikara, wrzucić na pakę mój rower, rower elektryczny, hulajnogę i w ogóle, no i dojechać na placy, gdzie spotkamy się z Jaworem. Zanim jednak wyjdę z domu, to strzelcie jeszcze łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie dobić pod tym filmem 25 tysięcy lajków, no jeśli chcecie widzieć więcej odcinków z Jaworem, a jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No dobra, po pół godziny walki udało się zdobyć ostatniego trafikara cargo, na którym zmieścimy nasze rowery, hulajnogi i wszystko, więc teraz jadę z powrotem do domu, wchodzę do piwnicy, biorę wszystko, co potrzebne, wrzucam na pakę i potem już możemy w końcu jechać spotkać się z Jaworkiem. Oho, jest Jan, słuchajcie, nie wiem, czy mnie widzi, widzi, dobra, jedziemy do niego. Witam, sorry stary, ukradli mi trafika ostatniego. Cieszmy się, że go mamy. Gotowy dzisiaj czy nie? Gotowy to ja byłem godzinę temu, teraz to już zacząłem. Dobra, no, lecimy, no bo nie ma czasu. Dobra, słuchajcie, po jakichś 20 minutach ogarniania się, każdy z nas ma plecaki. Ale poczekaj, bo to jest jedna rzecz nie fair. To masz okularki. No? Jak się chciał pochwalić, jest bajerek. Nie no, ściągnę to, może co? Ogólnie mieliśmy zaczynać o 13, jest już po 14, więc nie ma co, odpalamy apki i uwaga, od tej pory aż do 18 jesteśmy zalogowani jako dostawcy. A, nie możesz zalogować, wymagane działania. Nie mów, że już wygrałem, stary. Muszę, patrz, muszę założyć kask, czyli dobrze, że ją założyłem. No właśnie. Muszę zabezpieczyć torbę. Wszystko jest git. Upewnij się, że widać cię na drodze, widać mnie, jestem gruby. W drogę. Jeszcze fotkę chyba muszę zrobić. Zrób sobie zdjęcie. No, dawaj fotkę, dobra. Czyli widzowie, no nie jest tak, że już wygrałem. Zakceptuje mi te palce? Nie, bo to maszyna akceptuje. Ono czy ono połowie ust. Zaakceptowało! Serio? Dobra, okej. Okay. Jeszcze zrobię online, dobra. No dobra, czyli czekamy. Ale zanim pojawi się pierwsze zamówienie w aplikacji, to musimy wylosować, jakim środkiem transportu zaczynamy ten odcinek i w moim przypadku będzie to samochód. Teraz moja kolej. Uwaga, oby hulajnoga zwykła. Ja bym rowerkiem sobie pośmigał. O, no nie! Skuter, ej, to jest git, nie. Szczerze. Masz lepiej. Uważam, że skuter to jest najlepszy pojazd, bo możesz go stawić wszędzie, wyciągasz tylko kluczyk ze stacyjki i od razu biegniesz, korki omijasz. Bez hitu. To jest najlepszy pojazd. Ej, a jak mi się wylosuje, to będę mógł się jechać? Normalnie. Będziesz mógł jechać. Daj mi się karnąć teraz, jak czekamy. No pewnie. No dobra, uwaga. Wiesz, jak to się odpala, czy nie? Naciskasz hamulec i tu masz... Hamulec? Są dwa hamulce, tak? Dwa hamulce są, tak. Są... Tylny to jest który? Lewy? Nie wiem. Nie. Ja zawsze naczuję. Guzik po prawej stronie na dole. Ostatni na dole. Ten? Tak, tylko musisz hamulec jednocześnie trzymać. A ty masz w ogóle go przekręconego? Przekręć stacyjkę może, co? Gdzie jest? Na dole. A tutaj, okej. Okay. Dobra, wiesz co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś jechał. No i już? Wszystko. No już. Koniec, szybki jest! No i pojechał. Ja chcę to na początek stawić. Fajne, nie? Zarąbiste to jest. Wiecie, na okrężenie się oddaję. Dobra. On to specjalnie robi, bo jak mi zamówienie wejdzie, to nie będę miał jak odjechać, paniaczek. Dobra, mam jedno bardzo ważne pytanie. No? Co, ile w ogóle zmieniamy pojazd? Bo się co dostawę. Co dostawę, tak. Czyli co dostawę muszę tu wrócić i zmienić pojazd. Chyba, że wylosujesz na przykład samochód, to możesz trafikara na mieście złapać. Okej, okay, w ten sposób. Tak, ale jak będzie rower czy coś, to musisz wrócić, wziąć spaki okay. Rower i jechać. No dobra, to ogarniemy. Zobacz, Karol tam poszedł po samochód, a ja stoję sobie tutaj skuterem i czekam na zamówienie i w ogóle ciekawostka. Aktualnie w Gdańsku jest mnożnik 1,4 na każde zamówienie, w Sopocie nawet 1,6. Ja kiedyś pracowałem na Uberze, nie na Uber Eats, tylko na Uberku, tak normalnie jeździłem jako taksówka. I zawsze jak był ten mnożnik, to była masa kursów, po prostu nie szło się oderwać od aplikacji, bo non stop chodziło kolejne i kolejne.
a tu mamy mnożnik, wystartowaliśmy ponad 20 minut temu i żadne zamówienie mi nie weszło. Najgorsze jest to, że ja tak naprawdę poza centrum Gdańska w ogóle tego miasta nie znam i nie wiem, czy tu gdzieś w okolicy są restauracje, także ja wsiadam na skuter i po prostu pojeżdżę sobie gdzieś dookoła. No dobra, rozdzieliśmy się już z Jaworkiem, on skuterem pychał w swoją stronę, ja poszedłem po trafikara i jak widzicie, siedzę już w moim autku, jestem gotowy, żeby no, dostarczyć jakieś zamówienie, ale minęło jakieś 30 minut i niestety póki co cisza. Żadne zamówienie nie wyskoczyło, chociaż tutaj jak widzicie pojawiają się obszary ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dostawców. I wiecie co, chyba wykorzystam to, że mam samochód i spróbuję pojeździć trochę po mieście, bo może jak będę, no wiecie, zmieniał lokalizację, to w końcu uda się jakieś zamówienie złapać. Po naszej lewej stronie jest ten słynny falowiec gdański i wydaje mi się, że za nim jest McDonald's, z tego co kojarzę. Gdzieś tutaj obok tego McDonalda na razie się ulokujemy. Jest też po prawej jakaś galeria, także jest szansa, że w niej są jakieś restauracje, które też mają Uber Eatsa. Także myślę, że na start jest to dobry punkt. Może się mylę, ale ogólnie jak jeździłem dwa razy na Uber Eatsie na moich odcinkach, to właśnie najczęściej w ogóle zamówienia były z McDonalda. Wydaje mi się, że McDonald's najbardziej współpracuje z Uber Eatsem. Także staniemy sobie po prostu na parkingu Maczka i tyle. Zostawcie lajka. Tak sobie na szybko patrzę teraz na Google Mapsie i jest tu kilka restauracji dookoła. Także serio myślę... O! Patrzcie, jest zamówienie! Z McDonalda, widzicie, mówiłem! Jednak się co nieco znam na tych dostawach. Dobry McDonald, witamy serdecznie. Dzień dobry, zamówienie z Uberka dla pani Moniki. Muszę pan wyjść i tam wejść do kurierów. Okej, bo ja nie wiedziałem, bo pierwszy raz jestem. Dzięki. Człowieku, to chyba tutaj. Mam pytanie, bo pierwszy raz... Okej. A, nie odpowiedział mi pan z głowa. Bardzo niemiło z jego strony. Są numerki u góry chyba, ale mojego nie ma w trakcie. Nie wiem, o co tu chodzi. Teraz wszedłem po prostu za pana, nie wiedziałem, co nie jest. Słucham? Tak, już biorę. Spoko, spoko. Nie wiedziałem, jak ci wchodzi, bo jest ci pierwszy dzień. No, teraz już wiem. A tam trzeba mi podać jakiś numer, czy nie? Trzeba mi podać numer. B1. Drzwi są otwarte. Super. Dziękuję bardzo. B1. Tak jest. Dziękuję. Dobrze spotkałem tego pana, bo tak bym stał jak kołek. Jako jedyny z nich był miły. Dobra, 700 metrów. Eza. Z jednej strony cieszę się, że mam zamówienie, z drugiej strony będę musiał opuścić najprawdopodobniej skuter. I nad tym ubolewam. Widzowie, napotkałem problem. Okazuje się, że nawigacja poprowadziła mnie, jakbym jechał rowerem. No, a jadę skuterem, nie? No ale nic, mam nadzieję, że tutaj jakoś dojedziemy. Ej, bez kitu to mnie prowadzi tu chodnikiem. A ja nie mogę, muszę jakoś dookoła jechać. Ej, jest jeden bardzo duży plus tej dostawy. Dosłownie 200 metrów stąd stoi nasz trafikar, a ja muszę to dostarczyć chyba do tego ostatniego bloku po lewej. Także jak będziemy musieli zmienić na jakąś hulajnogę albo rower, to jesteśmy bardzo blisko. Ja tu wjadę, mimo tego szlabanu. Wjadę chyba. Wkradam się na osiedle. Fajnie. Jestem ciekaw, czy Citrox coś miał. Mam nadzieję, że nie, bo teraz są najgorsze godziny szczytu i tak dosłownie za pół godziny, jak dostanie jakieś zamówienie, to będzie stał masę czasu w korkach. Samochód IMO według mnie jest jedną z gorszych opcji. Aktualnie, w tych godzinach przynajmniej. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki ślicznie. Miłego dnia. Czuję się oszukany. Liczyłem, że spotkam panią Monikę, a nie pana. Jechałem trochę od tamtego bloku i w tym czasie zaktualizowała mi się już aplikacja. Mam aktualnie nieco ponad 8 zł, także całkiem przyzwoicie jak za kurs 700 metrów. W ogóle znowu ciekawostka związana z Uber Eatsem. Nagle wyświetlił mi się tu Subway i taka czerwona plama się zrobiła wokół. Teraz nie wiem, czy to oznacza tyle, że tu brakuje kurierów, czy to oznacza, że tu nie warto być. Nie mam pojęcia. A, jest napisane, duże zapotrzebowanie. No dobra, no to ja tu zostaję i wylosujemy sobie pojazd kolejny. Jak to będzie znowu skuter, widzowie, to ja będę tak zajerany. Uwaga, kręcimy. Było tyle od skutera, tyle dosłownie. No ale nic, rower elektryczny też nie jest zły. Jedziemy wymienić pojazd do naszego trafikara. Nie wierzę, słuchajcie, pojawiło się zamówienie. Byłem właśnie w drodze do Mama Indy, czyli takiej znanej indyjskiej restauracji, z której kiedyś już dostarczałem komuś paczuszkę. Ale jak widzicie, w międzyczasie wyskoczyła mi dostawa z zajezdnia pizza. Ja jestem tutaj, ta pizzeria jest tutaj, więc kawałek drogi mam, ale to nie jest istotne. Ważne, że mamy pierwsze zamówienie. Mam tam 12 minut, w sensie pizza będzie gotowa za 12 minut, więc idealnie zdążę sobie dojechać. Nałożę też na klatę GoPro. No i mam nadzieję, że z tej pierwszej dostawy uda się sporo zarobić. Dobra, jest i nasz trafikar, tylko ja generalnie jeszcze nie widziałem tych pojazdów i nie wiem, który rower jest elektryczny. Dobra, już wiem, już widzę. Kurde, weź to wyciągnij. Moją drogą rowerem elektrycznym jechałem raz w życiu. To jakimś lime'em czy coś takiego. Jestem ciekaw, jak taki rower jeździ. Widzę, że to nie ma ani nóżki, ani uchwytu na telefon. 382. Wydaje mi się, że jest szybki. Się okaże, wsiadamy i lecimy w tą strefę, gdzie było zapotrzebowanie na kierowców. Słuchajcie, stojąc w korku, wyskoczyło mi kolejne powiadomienie i chyba mam dwa odbiory. Tutaj jak widzicie jest pierwszy odbiór zajezdnia pizza, a potem mam jeszcze jakiś odbiór, ale nie wiem gdzie. I no, mam nadzieję, że jakoś to wszystko uda się ogarnąć. Uwaga, moja pierwsza w życiu przejażdżka rowerem elektrycznym. Znaczy, no tak jak mówię, jechałem jakimś lime'em,
ale to pewnie nie to samo, to wygląda na taki porządny rower. A, tu trzeba chyba to włączyć. O, człowieku, jak to sunie, jak to lekko jedzie. No i klasa, ej, tym się zarobiście jedzie. Ja ogólnie nie przepadam za rowerami, ale tutaj 22 na godzinę, nie męcząc się w ogóle. Tylko nie mam uchwytu na telefon, przez co nie widzę, czy mi wchodzi jakieś zamówienie, czy nie. Dobra, tak szczerze wydaje mi się, że ten Magnol to był dobry punkt, bo tutaj mamy właśnie jakąś pizzerię i tak dalej. Także znowu już stoimy sobie tutaj w oczekiwaniu na zamówionka. Ej, coś mi weszło. Szybko, szybko, żebym zdążył zaakceptować. Też jakiś McDonald's, ale fest daleko. 2 kilometry. No nic, no jedziemy, nie? Nie mogło być na odwrót, że ten kurs miałby rowerem, a tamten skuterkiem, kurde. Musiało tak się trafić. Dobra, słuchajcie, zostawiłem samochód na parkingu, mam dosłownie 100 metrów. Bardzo szybko poszło, bo na szczęście jeszcze nie ma korków w mieście, więc idealnie nasz klient nie będzie musiał długo czekać. No i zaraz zobaczymy właśnie, dokąd jedziemy. Dzień dobry. Dzięki wielkie, miłego. Dobra, piska odebrana, teraz patrzymy, dokąd jedziemy. Ej, dobra widzowie, dziwna sytuacja, bo chciałem już jechać jakby do klienta, ale jak przesunąłem palcem, to wyskoczyło mi drugi odbiór. Czyli muszę najpierw jechać po drugą rzecz i wtedy z dwoma dostawami muszę pojechać do klientów. Czyli tak naprawdę nawet nie mam jak zmienić środka transportu w trakcie, a więc idealnie zrobimy jakby dwie dostawy za jednym środkiem transportu. Mega dziwna akcja, nie wiem, czy do końca rozumiecie, o co chodzi, ale nie będę wam teraz tego tłumaczył, tylko jak zrobię te dostawy, no bo wiadomo, klienci czekają, jadę po drugą piskę. Tym razem do Pizzy Hut, mam tam 8 minut drogi i wtedy z dwoma dostawami, no będę leciał po prostu do klientów. Widzowie, zostało mi dosłownie 450 metrów do celu. Przejechałem 1,5 kilometra i dopiero teraz rozkminiłem, że tu w rowerze mogę zmieniać sobie moc jakby silnika elektrycznego. Miałem na zero i to mi ledwo pomagało. A teraz jak ustawiłem na trójkę, to to jedzie niemalże za mnie. A ja się nieco zmachałem, bo moja kondycja mi już wszystko leży. Ej, ale to jest zarąbiste teraz, bo ja dosłownie sobie robię jeden ruch i też potem jedzie za mnie prawie, że. Niesamowite. Nie wiedziałem, że tak dobrze to działa. Jest i Gdańsk Oliwa. Wyjechaliśmy z Przymorza i zaraz będziemy w naszym maczku. Jestem ciekaw tylko, czy to jest też takie osobne okienko do McDelivery, czy jest wszystko w jednym miejscu. Muszę wejść normalnie do środka, bo nic dookoła nie ma żadnego okienka specjalnego. Jakbyście zastanawiali się, to czemu tak bokiem, a to dlatego, że to jest za wąskie i nie mieści mi się tu opona. Dlatego muszę tak to zrobić. Wiem, że niby idę tylko do Maka, ale nie mój rower. Wolę dmuchać na zimne i stracić tą minutę. Super. Dziękuję ślicznie. Dobra, rozpoczynamy dostawę. Ej, co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Wypadło dosłownie z roweru. A, to jest światełko z tyłu, dobra. Tak, to chyba jest światełko tutaj. No, bez kitu się wystraszyłem. Już myślałem, że to jakiś lokalizator Decathlonu czy coś wypadł. Dobra, jedziemy. Dobra, słuchajcie, Pizza Hut jest już w tym budynku, więc zaraz tam wbijam. Wiem, gdzie to jest, chociaż nigdy tam nie byłem, ale często tędy przyjeżdżamy. Odbieramy kolejną pizzkę i lecimy z dwoma zamówieniami do naszych klientów. Super, dzięki śliczne. Jeszcze gorąca. W środku też, więc spoko. Cyk, zamykamy. Jedziemy. No dobra, drugie zamówienie odebrane i dopiero teraz wyskoczył mi adres, pod jaki mam jechać. I co ciekawe, najpierw muszę dostarczyć to drugie zamówienie, które przed chwilą odebrałem. Mega dziwna akcja, on chyba sam jakoś ustala, wiecie, najlepszą, najszybszą drogę, więc jedziemy najpierw do pani Magdy z tą pizzą Hut, a potem do drugiej pani, no z tymi dwoma pizzami, które odebrałem wcześniej. Weźcie główne, a gdzie jest boisko? Jest, widzę boisko po lewej stronie. To gdzieś tutaj? No tu mamy boisko niby, nie? Witam serdecznie. Chyba jestem przy boisku, kierowca Ubera. Tak, ja wiem, widzę pana. To jest dziwny kurs, bo mi pokazuje, że 1,5 kilometra do miejsca, tu mi pokazuje punkt, a pan jest tutaj. Dobra. Tyk. Tu jest jedno, tu jest drugie napój. Dzięki wielkie. Dzięki ślicznie, miłego dnia. Dzięki, do widzenia. Tym kursem załatwiłem sobie chyba przegraną w odcinku. Nie dość, że będę musiał zrobić łącznie 9 km, licząc z powrotem do naszej bazy, to zarobiłem z tego wyjazdu 9 zł i 6 groszy. Tracąc na niego 1,5 godziny. Mam nadzieję, że wylosuje mi się chociaż rower elektryczny i będę mógł dalej działać. Zakręćmy kołem. Uwaga, uwaga. No nic widzowie, jedziemy odłożyć rower i szukamy hulaj. Dobra, słuchajcie, dojechałem już na miejsce, zaparkowałem traficzkę, idę teraz do klatki i zaraz, no ta Pizza Hut będzie dostarczona. Dobra, to chyba tutaj. Jeszcze foteczka. Dobra, pierwsza dostawa ogarnięta, idziemy teraz do drugiej, ale z tego co widzę, no mamy kawałek drogi, niestety. No dobra, to drugie zamówienie dostarczone, teraz jedziemy dostarczyć to pierwsze zamówienie, w sensie to, które odbierałem wcześniej. Mamy kawałek drogi, bo jedziemy na Brzeźno i w sumie dziwne, nie? Że najpierw przyjechaliśmy tutaj, a nie tam, ale no nieważne, jedziemy i pizza powinna być jeszcze ciepła, bo jak otwierałem teraz plecak, to tam normalnie jest gorąco. Dobra, słuchajcie, traficzek zaparkowany, więc lecę szybko dostarczyć to zamówienie. Udało się zaparkować centralnie pod, więc lecimy. Tak, przepraszam, ale jeszcze gorąco powinna być, że tak długo. Dzięki! O, dobra, dwa zamówienia dostarczone i teraz mogę wam na spokojnie powiedzieć, co się wydarzyło. Jadąc po pierwsze zamówienie, czyli to, które teraz dostarczyłem, wyskoczyło mi w aplikacji, że jest jakieś kolejne zamówienie. Ja w to przez przypadek kliknąłem i od razu to odebrałem. Jak dojechałem do pierwszej pizzerii, to odebrałem to zamówienie i myślałem, że od razu będę jechał je dostarczyć, ale po przesunięciu palcem pojawiło się, żebym jechał odebrać kolejne zamówienie i dopiero potem wyskoczyły mi adresy, no pod jakie mam te dwa zamówienia dostarczyć. Ja wiem, że zasady były takie, że po każdym zamówieniu zmieniamy środek transportu, ale ja nie miałem jak zmienić tego środka, dlatego że jakby robiłem
dwa zamówienia na raz. Potem zapytam Jaworka, co o tym myśli, ale tak czy inaczej zarobiłem, jak widzicie, za te dwa zamówienia 33 zł i 61 groszy. Z ciekawości wszedłem w aplikację Trafikara i jak widzicie, za to auto, którym teraz jeżdżę, no w tym czasie muszę zapłacić ponad 40 zł, więc no niestety nawet nie zarobiłem na to, żeby się zwróciło. Ale na szczęście w dzisiejszym odcinku nie patrzymy na to, ile na czysto zarobimy, tylko ile po prostu zarobimy w tej aplikacji. To, ile wydajemy, nie ma znaczenia, więc no póki co mój wynik to te 33 zł, ale to się jeszcze może zmienić, dlatego że no być może z czasem ktoś da mi napiwek. Tak czy inaczej, czas wylosować kolejny środek transportu, bo teraz już muszę go zmienić i mamy, słuchajcie, hulajnogę elektryczną. W ogóle jestem mega ciekawy, jak idzie Jaworkowi. Powiem wam, że tutaj do końca nie będzie wiadomo, wiecie, kto to zwycięży, bo wystarczy jedno zamówienie i ono może już sporo zmienić. Teraz, kurde, w ogóle jestem mega daleko od naszego samochodu, w którym mamy rowery i tak dalej, więc wezmę hulajkę i no spróbuję trochę wrócić tam, gdzie zaczynaliśmy. No dobra, udało mi się dotrzeć do mojej hulajki i w ogóle wziąłem Piera, dlatego że tutaj, jak widzicie, jest elegancki uchwyt na telefon, który jednocześnie jest ładowarką indukcyjną, więc będę widział, czy nie wpada jakieś zamówienie, no i przy okazji ładował swój telefon. Słuchajcie, nie wierzę, nie zdążyłem ruszyć i jest już zamówienie, będzie za 11 minut, bierzemy. Miałem już chyba na aparat, ale wyjąłem gość na chwilę, żeby pokazać wam, że jedziemy do Maczka, więc mamy dzisiaj pierwsze zamówienie z Maczka, całkiem niedaleko mamy, więc mam nadzieję, że będzie to szybka i dobrze płatna akcja. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że bałem się, że dzisiaj nie będzie żadnego zamówienia, bo no jak nagrywałem poprzedni odcinek, to miałem tak, że przez parę godzin nic się nie działo, a tutaj jak widzicie, zamówienie za zamówienie, nawet nie zdążę, wiecie, pomyśleć, co mogę porobić i już mam kolejne. Wydaje mi się, że aktualnie nie ma opcji, żebym przegrywał z Jaworem, ale na razie nie ma się co jarać, bo skoro ja mam zamówienia, no to być może on też ma taki wysyp. Ale czekajcie, źle pojechałem, cofamy, gdzieś tutaj chyba trzeba. Nie znam totalnie okolicy, więc sorry, ale... Dobra, chyba tędy. Jezu, czekajcie, bo zaraz mi telefon wypadnie. Dobra, tutaj chyba powinna być trochę równiejsza droga, ale tu nie ma chodnika, czekajcie, muszę jakoś przejechać na drugą stronę. A, no dobra, zrobimy coś takiego. Okej, żyjemy, jest git. Dobra, teraz powinno być trochę lepiej, wiem już, gdzie jesteśmy, także jest okej. Cyk, tutaj w lewo i tam na końcu właśnie powinien być Matuś. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie padało, bo jakieś chmury się robią, ale kurde, nam się powoli czas będzie kończył, jest prawie 17, ja pierdzielę. W ogóle, słuchajcie, jak miałem jacyś dostawcy jedzenia, którzy na co dzień tym zajmują, to dziwnie się na mnie patrzą i się nie dziwię, bo no jak widzą, że jadę na wypożyczonej hulajnodze, to pewnie myślą, po co on to robi, przecież to się totalnie nie opłaca, ale no nie wiedzą, że nagrywamy film i że dzisiaj nie patrzymy na koszty, tylko interesuje nas sam przychód. A czekajcie, bo ja to gadu, a to obok, jak widzicie, mam już naszego Maczka. Dobra, czekajcie, spróbuję zostawić tu hulajnogę, mam nadzieję, że mi nikt jej nie gwiznie, bo nie chce mi się jej chyba oddawać. A, dobra, widzowie, szybka akcja. Dzień dobry. Jeśli chodzi o deliver. No, to gdzie? Jak pan wyjdzie, to od razu na prawo i... Dobra, dobra, dzięki. A, czyli tutaj też jest oddzielne wejście dla dostawców, czekajcie. O, jest, dobra, Mac Delivery. Wbijamy tu. O, ja sobie elegancko umyję rączki. Kurde, to jest klasa, powiem wam. Rower odłożony, zamykamy naszego trafika. Widzowie, całe szczęście, chociaż na tyle mi się pofarciło, że hulajnoga elektryczna jest tuż obok. No i dosłownie tam, o. Bierzemy i lecimy znowuż pod Maczka, bo znowu pokazuje tam, że jest wielkie zapotrzebowanie. Mam nadzieję, że tym razem nie wywieje mnie 2 km dalej. Kupuję karnecik i lecimy. Ja pierdzielę, widzowie, czekam już dobre 12 minut tutaj, nie wiem, co się dzieje. Pan przyjechał po mnie i dostał zamówienie. Jak coś, to nie moja wina, ja dostarczam szybko, nie? Dzień dobry, cyk. Dzięki. Kurde, jeszcze musiałem przy pani potwierdzić, widzowie. Pierdziele, jaka akcja. No dobra, w końcu, widzowie, możemy stąd jechać. Kurde, strasznie długo, powiem wam. Nie wiem dlaczego, bo wydawało mi się, że zamówienie nie jest jakieś ogromne, ale no nic, jedziemy i teraz spróbuję nadrobić. Ogólnie daleko nie mam, więc powinno pójść całkiem szybko. O, wydaje mi się, że to będzie gdzieś na tamtym osiedlu. Tutaj, widzowie, przy okazji mogę wam pokazać ciężarówkę. Chciałem powiedzieć piękny stadion w Gdańsku, ale chyba nie widać, bo wszystko go zasłania. Dobra, czekajcie, uwaga, zobaczymy, czy panie zareagują na dzwonek. Dziękuję bardzo. Co? A nie pokazał, że mi się pukał w głowę. Nice. Ej, legitnie będzie padało, widzowie. Mam nadzieję, że zdążymy do 18 i jeszcze nagrasz to bez deszczu. A i tak, za minutkę będziemy na miejscu. Dobra, wiecie co, zostawiam tutaj moją hulajkę, bo i tak, no niestety po tym zamówieniu nie będę mógł już na niej jeździć, a szkoda, bo szczerze, była chyba nawet lepsza od samochodu. Dzięki, smacznego! No i mamy to. To miejsce jest magiczne. Przyjechałem tutaj, dosłownie w tym miejscu, dostałem wszystkie 3 zamówienia, ale postanowiłem, że z tego zrezygnuję, bo tam widzieliście przez chwilę, że to było aż gdzieś tutaj daleko. Rowerem potrafiłem osiągnąć 30 km na godzinę i było git, a tym jadę 20 na godzinę. Także straciłbym znowuż bardzo dużo czasu na ten kurs. Stwierdziłem, że zaryzykuję i zrezygnuję z niego, żeby poczekać na coś, co wejdzie tutaj. Albo już żadnego innego zamówienia nie dostanę. Zobaczymy. No dobra, zamówienie dostarczone. Dostałem za nie jakieś 12 zł, wydaje mi się. Mam już łącznie prawie 46 zł, ale jak widzicie, jest godzina 17:14. To oznacza, że do końca naszego czasu zostało 45 minut, więc nie ma co. Spróbuję wylosować jeszcze jeden środek transportu i zobaczymy, co to będzie. W takim razie uwaga, zakręciłem znowu kołem i tym razem mój środek transportu to rower, który mamy niestety jakieś 5 km stąd. W
takim razie, żeby dostać się po rower, wypożyczyłem po raz kolejny auto na minutę, ale spokojnie, w trakcie jakby przebywania w tym samochodzie nie mogę przyjmować zamówień. Czyli jeśli po drodze wyskoczy mi, że jest dla mnie zamówienie, to nie mogę go przyjąć, dopóki, słuchajcie, nie wsiądę na rower, bo rower jest teraz moim środkiem transportu, więc nie ma co tracić czasu, jadę szybko przesiąść się na rower i zobaczymy, czy zdążę jeszcze jakieś zamówienie zrobić. Siedzę sobie już przy tym maczku tak z 15 minut i póki co nic nie wchodzi. Jakbym przyjął tamte zamówienie, to już bym po nie był. No ale nic, w sumie nawet jak przegram z Karolem, to i tak nie widziałem, co jest wygraną, bo mi nie powiedział. Także na szczęście nie wiem, co tracę. Może okazać się, że tracę dużo, a może też się okazać, że wygrywam, bo tego totalnie nie wiem, jak idzie Karolowi. I teraz pytanie, czy jakbym ja zamówił jedzenie przez Uber Eatsa na te schody, na których siedzę i przypadkiem akurat trafiłoby na mnie, to czy jest to niezgodne z zasadami? W sumie Karol nic o tym nie mówił, nie? A jestem głodny fest. Zapłaciłbym co prawda sam sobie, ale jakby do ogólnego rozrachunku to by się liczyło, nie? Czy oprócz tego, że musimy zmieniać pojazd co kurs, są jeszcze jakieś zasady konkretne, specyficzne? Nie, jak ktoś wykombinuje, to możesz się bawić. Okej, okej, dobra, dzięki. Skoro Karol mówi, że nie ma innych zasad, no to spróbujmy. Nie mam ochoty na maczka, na szczęście obok nas jest też pizzeria Grazie Mille i z niej można zamówić. Ja bym zamówił sobie pizzkę, taką o pikantę. Wydam więcej niż dzisiaj zarobiłem, ale to nieważne. I do tego wezmę sobie kolę w puszce. Ale zanim zamówimy, jeszcze raz zadzwonię do Karola, czy liczy się kwota, którą zarobiliśmy, czy liczy się ilość kursów. Czy, bo nie powiedziałeś mi, po pierwsze, co jest wygraną? Ja to myślałem, żeby było. A nie wiem. Nie wiem, pomyślimy o to. Druga sprawa, liczy się kwota, czy liczy się ilość wyjazdów, bo ja na przykład miałem cholernie daleki wyjazd jeden. Nie, no liczy się kwota, nie? A, kwota. Dobra, to klasa. No, dzięki, papa. Widziałem, że w aplikacji można dać napiwek. Próbuję dać sobie jak największy napiwek się da, o ile wejdzie zamówienie dla mnie. A, bo ja muszę podać jakiś adres. No ale to ja podam spotkanie na zewnątrz, zaznaczę. Okej, okay, i zapiszę i jakby jest pineska moja. Okej, okay, zużyłem właśnie zamówienie. Uwaga, teraz chwila prawdy. Czy to mi wejdzie, czy komuś innemu? Jak komuś innemu, to się załamie. Nie no, minęła już minuta, nie mów, że mi to nie wejdzie. I będę musiał tu czekać, aż jakiś Uber przywiezie mi jedzenie. Ale zamówienie jest przygotowywane, to jeszcze nie idzie jakby do kierowcy chyba. Dobra, no czekamy, zobaczymy. Dzwoni do mnie jakiś dziwny numer, uwaga. Ja tutaj jestem na placu zabaw, za budynkiem, jakby za falowcem. Przy paczkomacie. Dobrze, ale to ma być z dowozem, czy pan tu... To ma być z dowozem. Okej, okay, czyli przy paczkomacie, tak? Tak. No, dobra. Dobrze, no to dziękuję ślicznie. Dzięki ślicznie, do widzenia. Okej, okay, czyli chyba nie weszło dla mnie, weszło dla kogoś innego. No ale dlaczego? Przecież jestem blisko, powinno mnie dać jako kierowcę. Pani powiedziała, że napisze do kierowcy. Ale lipa. Ten kierowca będzie w totalnym szoku, będzie musiał przejść ulicę i zobaczy gościa z torbą Ubera, który zamówił pizzę od Ubera. To nie wyszło. Moją drogą, widzowie, jest 17.33, a ja zarobiłem 17 zł i 33 grosze w 3,5 godziny. Mocno średni zarobek. Słuchajcie, podjechałem pod lodówę i przypomniało mi się, że ja przecież nie mam kluczy. Wydaje mi się, że no na pewno jest zamknięte. Ja pierdziele, widzowie, Jaworek ma kluczyki. Po drodze na szczęście nie wyskoczyło mi żadne zamówienie, więc nie musiałem się denerwować, ale co mam teraz zrobić? Ja muszę chyba dzwonić do niego, jechać do niego po klucze i wtedy wziąć rower, o ile on w ogóle go nie ma. Dobra, widzowie, tak siedzę i sobie czytam i okazuje się, że tu jest napisane, że twoje zamówienie dostarczają pracownicy lokalu, dlatego monitorowanie zamówienia nie jest tak szczegółowe. Czyli jakby oni mają Uber Eatsa, ale nie korzystają z kierowców Uber Eatsa. Aczkolwiek dalej za plecami mam McDonalda, z którego mogę sobie zamówić na przykład cheeseburgera i dać sobie 100 zł na piwku. Nie wiem, że kombinuję, ale nie ma zamówień, widzowie, no co ja mogę zrobić? Halo, pytanko szybkie, jakie masz środek transportu? Aktualnie hulajnogi elektryczne. Dobra, a gdzie jesteś? Przy McDonaldzie, dobra, bo potrzebuję kluczyki do samochodu, więc jadę. Będziesz tam jeszcze chwilę? Tak, będę chyba. Dobra, to zaraz jestem, nara. Dobra, papa. Okej, widzowie, czyli jedziemy do maczka, na szczęście daleko nie mam, więc jest szansa, że zdążę. Dobra, zamawiam cheeseburgera z maka, swoją drogą 19.30 za to zapłacę, ale spróbujmy. Nie mam nic do stracenia, zostało nam pół godziny, mi żadne zamówienie nie wchodzi. Uwaga, zobaczmy, czy mi to wejdzie. Błagam, żeby mi to weszło. Restauracja przygotowuje zamówienie, no i nie mów, że mi to nie wejdzie. A jak to wejdzie Citroxowi, to będzie hit, nie? Patrz, no nie wejdzie mi. Jeszcze jednemu kierowcy szło jakoś wytłumaczyć, że siedzę z torbą Uber Eats, a chciałem sprawdzić, jak to się zamawia, czy może mi zamówienie wejdzie, tak for fun to zrobiłem. O tyle drugiego kierowcy Uber Eats znowu przekonywać, będzie ciężko. Dobra, widzowie, szukałem Jawora i mamy go. Robię sobie fotkę z widzami. Dobrze, niech traci czas, widzowie, bardzo dobrze, zaczepiajcie go, ale ja idę zaczepić go o kluczyki do trafika. Dziękuję ślicznie. Do widzenia, dzięki. Czemu pan spyszny.pl dostarczył mu właśnie zamówienie? Halo! Na szczęście pan nie zadawał pytań. I swoją drogą Karol akurat podjechał po kluczyk od naszego trafikara. Co jest grane? Siema, chcesz pizzkę może? Czy co się stało? Czemu ty masz pizzkę? Stary, ile masz zamówień tak z ciekawości? 3. A ja 2. I stwierdziłem, że zamówię sam. Nie! Serii tuż obok, która jest tam za rogiem. I liczyłem na to, że wejdzie mi i dał sobie 100 zł na piwku i cię rozpierdzielę. I co, nie weszło ci? Ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec. Stało się, że ta restauracja samemu przynosi jedzenie.
Okej. Okay. Więc przyniósł mi kierowca tutaj, żarcie. Okej. Okay. Dzwonią. Drugi kierowca, poczekaj jeszcze. A wie pan co, ja jestem pod McDonaldem w sumie. Podjedzie pan pod McDonalda. Teraz się nie podjadę, bo jestem pod klatką, więc musiałbym w kółko robić. Dobra, to ja podejdę. Dobra, dzięki. Słuchaj. Czemu drugi dostawca? No, co jest? Postanowiłem, że okej, skoro oni mają swoich kierowców, to zamówię tutaj z Maca. Bo raz no. Zamówienie. No i zamówiłem z Maca, bo ja powiem, że mi wejdzie. Zapłaciłem 20 zł za cheeseburgera i... Nie weszło. Stary, nie wiem czy mi nie weszło, bo ja jechałem, wyskoczyło mi jakieś powiadomienie, ale nie mogłem zaakceptować, bo mam tego, rower, nie? Nie palić się tam, dobra. Nie, to mi stawił na kaksie. Poszedł, dał mi piskę, zostawił mnie z nią sam, ale czekajcie. O Jezu, jaka pyszna. Szkoda, że miałem wybielane zęby 3 dni temu i nie mogę zjeść. Zostało na 20 minut, co? Tak? No to stwierdziłem, że dobra, zaryzykuję, jak mam dwa zamówienia, stary. Kiedy był, jakbym ja odebrał to zamówienie, tak. I się dostarczył. O tym pomyślałem, Ja musisz zjeść to sam, wiem, że będzie ci smutno. A ci zdawać już na drogę? Nie wezmę, bo zęby miałem wybielane, ja nie mogę, białą dietę mam. On prawie biały jest. Nie jest biały. Dobra, poczekaj, co robimy? Kończymy już czy nie? No, zostało 20 minut. Czekamy czy nie? Czy już... No możemy spróbować poczekać te ostatnie 20 minut. Dobra, to ty sobie zjedz, daj mi kluczyki, ja jadę jeszcze po rower, bo jest szansa, że jeszcze coś złapię. Dobrze. A czy jak złapię przed 18, to mogę je skończyć, tak, czy nie? No myślę, że tak. Okej, okay, czyli do 18 łapiemy. Do 18 łapiemy. Dobra, ja dostarczyć możemy później, ja pierdzielę. Ja mam jeszcze raz prąd, jestem tak striggerowany, nie? No co chcesz, obym ja przyjął, stary. Idziemy sobie coś zjeść. Nie, słuchajcie, to jest jakiś hit, co ja bym zrobił, ale mam jeszcze 16 minut, mam tutaj kluczyki. Do 18 możemy przyjmować zamówienia, więc jak będzie za 1:18 i zdąży przyjąć, to jeszcze mogę to zamówienie zrobić, ale no najpierw muszę skoczyć do trafika naszego po rower. No dobra, jestem już pod naszym głównym trafikiem. Jak widzicie, na pacy jest rower, ale wiecie co, nie będę go wyjmował, dopóki nie będzie żadnego zamówienia. No bo może się okazać, że wiecie, że nigdzie nie będę jechał, nie? Więc bez sensu go wyjmować i zaraz składać. Więc umówmy się, że od tej pory zamówienia mogę już przyjmować, no bo jestem obok roweru i jak uda się to jeszcze złapać, to wtedy po prostu go stąd wyjmę. Akurat zjadłem i weszła mi dostawa z Maczka tutaj obok. Jeżeli Karol nic nie dostał, to jest jeszcze o dziwo szansa, że z nim wygramy. Także zobaczymy. Ogólnie powiem wam, że i tak jestem w szoku, ile zamówień udało mi się dzisiaj zrobić, bo jak nagrywałem ten odcinek, to było tam, słuchajcie, o wiele z tymi zamówieniami gorzej. Nie wiem za bardzo, z czego to wynika, to jest, wydaje mi się, dość mocno randomowe, ale no fajnie, że udało się tych zamówień zrobić 3, mam nadzieję, że jeszcze jedno uda się zrobić. Niestety, do tej pory no nie spłynął żaden napiwek za te dostawy, więc raczej na napiwek już dzisiaj nie mam co liczyć z tego, co dostarczyłem. By the way, z tym końcem odcinka 18 wstrzeliśmy się idealnie, bo no tak pół godziny dłużej i obstawiam, że dostarczalibyśmy w deszczu, a może nawet i burzy. No niestety, wybiła godzina 18, jak widzicie, dalej wyszukuję dla mnie zamówień, jestem w trybie online, ale nic się nie pojawiło, więc no już żadnego zamówienia nie dam rady dzisiaj dostarczyć. Teraz już wiem, jak odebrać. Dziękuję ślicznie. Zamówienie mamy, rączki mogą sobie umyć, co na duży plus w sumie. Fajnie, podałem się tutaj do McDelivery. Okej, 1,5 kilometra, nieźle. Trzeci i ostatni kurs dzisiaj, moi kochani. Mogło być lepiej, mogłem mieć 4 kursy, ale niestety byłem zbyt zachłanny na kombinację. Co prawda się najadłem, także ja zadowolony. Słuchajcie, nie wierzę, zadzwoniłem do Jawora i okazało się, że on robi jeszcze kurs, zdążył złapać zamówienie. I obawiam się, że przez to zamówienie, które właśnie dostarcza, no mogę z nim w dzisiejszym odcinku przegrać. W takim razie, skoro Jawor dostarcza zamówienie, to stwierdziłem, że wyjmę sobie chociaż ten rower elektryczny i przyjadę się na nim kawałek, bo no niestety w dzisiejszym odcinku nie udało mi się go trafić, a jestem mega ciekawy, no czy jest różnica w porównaniu ze zwykłym rowerem, bo w sumie nigdy na takim nie jeździłem. Ej, jest mega różnica. Powiem wam, że jestem w szoku, bo jak ustawiłem sobie tutaj wspomaganie na trójkę, to ten rower sam jedzie, serio, nie? Fajna sprawa. Aha, czy naprawdę Jawor wjechał przednim kołem w gówno, czy mi się wydaje? No nie, no przecież ja muszę ten rower oddać zaraz. Dobra, dojeżdżamy już do pani Doroty, która gdzieś tu mieszka. I w sumie to fajne miejsce, w sercu Gdańska, taka zieleń dookoła. Dzień dobry, tu jest jedna torba i druga. Dzień dobry bardzo. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Młody dzień dobry, bardzo za was dziękuję, bardzo do mnie. Słodziak, minęła 18. Także więcej kursów nie robimy? Nie no, widzowie, nie wierzę. Nie dość, że tym oto patyczkiem zeskrobuję gówno z tej opony, to jeszcze zaczęło padać. Mam nadzieję, że chociaż wygram. Dobra, jest jam. Jawarek, dawaj, pokaż ile udało ci się zarobić. No to mi się udało zarobić. Powyżej 40? Jak? Jak? Mówisz, że masz 3 kursy. Masz 3 kursy? Masz powyżej 40 zł. No. Tak. No. Chcesz na piwek? Nie. Miałem stary taki kurs, jak miałem samochód przez pół miasta. Okej. Okay. Czyli masz mnie? Ja mam po 9 zł za każdym razem około. No nie, a na... 27 będzie. A na piwek jakiś? Nic chyba. Nic? Nie urobiłeś nikogo? 27 zł i 5 groszy. Patrz na to. 45,93, nice. Ale to przez moje 2 kursy samochodem. Serio, miałem przez pół miasta, stary. Okej. Okay. W sumie mówię, nice, a tak naprawdę to jest kpina, nie? Jakby ktoś... Nie, to jest masakra, to jest serio dramat. I to już
już drugi odcinek, że ja nie wiem jak ci ludzie, wiesz, na tym wychodzą jakoś na plus, ja też w Gdańsku jeździłem, no, też była tragedia. I raz w Gdyni jeździłem, a filmu nie upublikowałem, też była tragedia. Tary, zapomniałem ci powiedzieć, nie? 100 tysięcy było do wygrania, ale no niestety, no nie mogę ci ich przelać. Ale ty mi też nie musisz, nie? I tylko jakbyś wygrał, to bym ci przelał, ale no niestety. No dobra, pożegnałem się już z Jaworkiem. Jak widzieliście, udało mi się wygrać. Różnica była całkiem spora, więc no w sumie przywarciło mi się, że miałem ten samochód na początku. Chociaż on w sumie miał skuter, więc początek był, myślę, wyrównany. Ale tak czy inaczej, mam nadzieję, że taki odcinek z Jaworkiem po długiej przerwie, bo w sumie dawno nie było wspólnych filmów, wam się podobał. Jeśli tak, strzelcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. A no póki co ja wracam do domu, lecę montować ten film, bo gdy wy go widzicie, to my jesteśmy na wakacjach. I mam nadzieję, że zdążyłem zmontować go przed wyjazdem, a nie, wiecie, w trakcie pobytu na Cyprze. Możemy wam już zdradzić. Wbijajcie na Instagrama, żeby zobaczyć co u nas, a póki co trzymajcie się i miłe.